Dzisiaj porozmawiamy o człowieku z maleńkiej wsi, który z biedy, podartych spodni i domu bez prawdziwej toalety doszedł do miliarda złotych majątku i wprowadził dwie firmy na amerykańską giełdę. Głównym bohaterem odcinka będzie Tad Witkowicz i spróbuję wam wskazać czynniki, które pomogły mu odnieść tak spektakularny sukces. Zanim zaczniemy, zaznaczę jeszcze, że dzięki uprzejmości wydawnictwa Fear Publishing będziecie mogli wygrać dwa egzemplarze autobiografii i jednocześnie poradnika biznesowego Witkowicza od nędzy do pieniędzy. Więc oglądajcie do końca. Punkt pierwszy to obsesja. Pan Tadeusz, kiedy znajdzie problem, który należy rozwiązać, daje z siebie 100%. Wszystko, w co się angażuje, robi najlepiej jak umie i poświęca się temu. Na przykład, kiedy założył pierwszą firmę zajmującą się światłowodami, razem z partnerami pracowali po 14 godzin dziennie. Jak sam wspomina, kiedy nad czym się pochyli, myśli o tym non-stop. Sprawa nie opuszcza jego głowy, kiedy wraca do domu z pracy, podczas kolacji ani w weekendy. Poświęca się całkowicie danemu zagadnieniu i stara się za wszelką cenę rozwiązać problem. Tyczy się to zarówno biznesu, jak i innych ważnych dla niego aspektów życia, jak na przykład zostawieniu łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Bardzo ważny aspekt życia. Podobną zawziętość demonstrował w szkole średniej i na studiach, gdzie musiał dużo udowadniać. Podkreślam jednak, że chodzi tylko o rzeczy, które dla pana Tadeusza były naprawdę istotne. Nie da się poświęcić w 100% wszystkiemu, i dlatego do wielu rzeczy Witkowicz podchodzi z niemal zerowym zaangażowaniem. Sam żartuje, że w domu jest strasznym leniem i żona musi go do wszystkiego poganiać. Może to brzmieć trochę dziwnie, kiedy jedną i tą samą osobę nazwiemy tytanem pracy i leniem, ale przy takim podejściu jest to bardziej niż możliwe. Jeśli chcecie skorzystać z tej strategii, zastanówcie się, co w waszej sytuacji jest naprawdę ważne, najlepiej w dłuższej perspektywie kilkunastu lat, i skupcie się właśnie na tym. Drugi punkt to wiedza. Nieważne jak ciężko i zawzięcie byście nie pracowali, bez odpowiednich informacji wyjdzie z tego raczej niewiele. Aby nie pracować głupio, trzeba najpierw i w trakcie dowiadywać się, jak to zrobić. Świetnie sprawdzą się tutaj książki branżowe i książki w ogóle. Witkowicz jest swoją drogą wielkim zwolennikiem czytelnictwa i jeszcze jako dziecko potrafił pochłaniać je w tempie jedna dziennie. Dzięki literaturze specjalistycznej nie będziemy musieli wynajdywać koła na nowo i bardzo przyspieszy to nasze postępy, bez względu na to, czy budujemy własny biznes, projektujemy rakietę, czy po prostu robimy obiad. Drugim ważnym elementem zdobywania wiedzy w kontekście biznesu jest kontakt z klientami i słuchanie ich. Każda z trzech firm Witkowicza skończyła w zupełnie innym miejscu niż to sobie wyobrażał. Stało się tak głównie dlatego, że miał kontakt z klientami i słuchał ich, dzięki czemu rozumiał ich problemy i potrzeby i mógł dostosować firmę do ich oczekiwań. Umiejętność słuchania jest bardzo przydatna także w życiu prywatnym. Nie chodzi jednak tylko o to, żeby słyszeć i zapamiętywać, co mówi nasz rozmówca, co samo w sobie bywa czasem trudne. Aby dobrze słuchać, musimy zastanowić się, czego nasz rozmówca nie mówi lub czego nie chce powiedzieć, i czytać między wierszami. Wczuć się w niego i zrozumieć jego motywację. Takie słuchanie to niezwykle cenna umiejętność, którą niewielu z nas posiada. Ja na pewno nie posiadam. Trzeci punkt to szczęście. Niestety nie ma jednego przepisu na sukces, metody, która zadziała dla wszystkich. Każdy z nas jest inny, a w dodatku świat się zmienia. Trzeba po prostu szukać okazji i liczyć, że znajdziemy się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. To w ten sposób Witkowicz odkrył na przykład, że ma talent do biznesu. Początkowo planował zostać naukowcem i nie marzył wcale o ogromnej fortunie. Dostrzegł jednak okazję do założenia firmy i wykorzystał ją. Pamiętajcie też, że szczęściu można pomóc i warto to robić. Przebywanie tam, gdzie się coś dzieje, poznawanie ludzi i otwartość na pewno się opłacą, bo szczęście sprzyja aktywnym. Po więcej wskazówek i ciekawych historii zajrzyjcie do książki samodzielnie. W tym materiale dotknęliśmy tylko wierzchołka góry lodowej, ale jeśli interesuje was biznes, zarabianie pieniędzy albo po prostu ciekawi ludzie, to zachęcam do jej przeczytania. Możecie dowiedzieć się z niej co nieco o tym, jak wyglądała rzeczywistość kilkadziesiąt lat temu oraz jak współcześnie wygląda proces założenia i rozkręcenia startupu aż do wprowadzenia go na giełdę, no i przede wszystkim dostać kilka ciekawych przemyśleń od prawdziwego człowieka sukcesu. Serio, polecam przeczytać. Sprawa będzie o tyle prosta, że wydawca książki Fear Publishing przesłał do mnie dwa egzemplarze, które ja przekażę komuś z was. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zostawić subskrypcję, łapkę w górę i dowolny komentarz. Szczegóły będą w opisie. Dla tych z was, którym tym razem szczęście nie dopiszę, zostawiam link do książki również w opisie. Po przeczytaniu zachęcam, żeby ocenić książkę, na przykład na Lubimy Czytać, i zostawić jakąś pozytywną opinię. Wydawnictwo się wtedy cieszy. A kiedy wydawnictwo się cieszy, to ja dostaję ciekawe książki, które później rozdaję wam, więc chyba warto. No a jeśli tak jak pan Tadeusz chcielibyście dużo zarabiać, to sprawdźcie ten film, w którym zdradzam wzór na duże zarobki.